Na przybycie orszaku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dla porządku przypominamy, że orszak uczestniczył już dzisiaj w uroczystej mszy świętej intencji ojczyzny, gdzie został powitany przez przedstawicieli wszystkich stanów zamieszkujących kujawską ziemię. Korzystając z chwili, przedstawiamy program naszego spotkania z... Opis obrazu Jana Matejki. Konstytucja 3 maja 1791. Prezentacja tak zwanego żywego obrazu. Występ chóru Pro Arte. Pokaz przygotowany przez Bractwo Rycerskie Kelin. W Erlowskim mieście Inowrocławiu. Ale powiedzmy, że w związku z pierwszym rozbiorem na rzecz Prus, król po prostu nie zdążył tego zrobić. Stąd dzisiejsza symboliczna wizyta. Oto mamy już informację, że orszak królewski zdąża w naszym kierunku. Tak, widzimy już orszak. Przywitajmy go brawami. Osoby siedzące prosimy o powstanie. Mamy prośbę od dworu królewskiego. Otóż dzisiaj, z okazji święta, wyjątkowo prosimy o niecałowanie ręki królewskiej. Zrobili to już witający króla przed mszą świętą. Poniatowskiego. Herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego z umieszczonym centralnie herbem rodowym króla, ciołkiem. Korona ceremonialna królów polskich, zwana koroną chrobrego lub właściwie łokietka. Jabłko koronacyjne królów polskich. Berło królewskie. Stanisław August posiadał również inne, własne berło, które zachowało się do dziś. Przechowywane jest na Zamku Królewskim w Warszawie. Oryginały prezentowanych regaliów, korona, jabłko i berło, zostały później zagarnięte przez Prusaków, a następnie prawdopodobnie przetopione na monety. Szczerbiec. Miecz koronacyjny królów polskich. Prawdopodobnie z XIII wieku. Być może pochodzi z Naderni i dostał się początkowo w posiadanie piastów mazowiecko-kujawskich. Może jako dar krzyżacki. Obecnie oryginał przechowywany jest na Wawelu w Krakowie. Chorągiew królewska oparta na wzorze chorągwi Gwardii Królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oryginał w posiadaniu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Króla poprzedza marszałek wielki koronny Jerzy Wandalin Mniszech z laską marszałkowską, insygnium swojej władzy. Posiada ordery Orła Białego z błękitną wstęgą i świętego Stanisława z czerwoną wstęgą. Co ciekawe, nie popierał uchwalonej konstytucji. Król Stanisław August Poniatowski, ubrany w strój oparty na jego kompozycji, podobno hiszpański. Król posiada order Orła Białego oraz łańcuch orderu świętego Stanisława, którego to odznaczenie był twórcą. Król był współautorem konstytucji i zwolennikiem reform. Królowi towarzyszą paziowie. Pierwsza strona rękopisu konstytucji, ustawy rządowej 3 maja 1791 roku. Książę Michał Poniatowski, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, brat króla, przeciwnik obozu reform. Marszałek Skonfederowanego Sejmu Wielkiego, reprezentujący koronę, Stanisław Małachowski, z laską marszałkowską, insygnium władzy marszałkowskiej. Jej oryginał przyjęła do swoich zbiorów księżna Izabela Czartoryska. Marszałek Małachowski to gorący zwolennik reform, współtwórca i jeden z organizatorów uchwalenia konstytucji. Marszałek Skonfederowanego Sejmu Wielkiego, reprezentujący Wielkie Księstwo Litewskie. Kazimierz Nestor Sapieha, generał artylerii litewskiej, z laską, insygnium władzy marszałkowskiej. Początkowo przeciwnik, później obrońca konstytucji. Książę Adam Kazimierz Czartoryski, starosta generalny ziem podolskich, zwolennik konstytucji. Ksiądz Hugo Kołłątaj,
podkanclerzy koronny z pieczęcią, insygnią urzędu współautora konstytucji. Andrzej Hieronim Zamojski, były wojewoda inowrocławski, zwany Arystydesem Polskim, zwolennik reform. Ksiądz Stanisław Staszic, pochodzenia mieszczańskiego, uczony, działacz oświeceniowy, pisarz i publicysta, zwolennik reform. Ignacy Potocki, marszałek Wielki Litewski, współautor konstytucji. Julian Ursyn Niemcewicz, poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji. Michał Zabieło, poseł na Sejm, zwolennik konstytucji. Ksiądz Scipione Piattoli, Włoch z pochodzenia, sekretarz prywatny króla, współautor konstytucji. Anna Charlotta Dorota von Medem-Biron, księżna kurlandzka. Elżbieta Grabowska, partnerka króla, prawdopodobnie jego morganatyczna żona. Aleksander Linowski, poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji. Ignacy Wysogota Zakrzewski, poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji. Stanisław Kublicki, poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji. Jan Suchorzewski, poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji. Żołnierz. Jan Dekert, mieszczanin, prezydent Warszawy. Róża Dekertowa, mieszczanka, żona prezydenta Warszawy. Szlachcic i szlachcianka. Mieszczanin. Kujawianki i kujawianie. Szlachcianki. Dzięki się za ciężkie wiosny zgodnym kulem z ludzi rozśpiewała. Rozpłynęła się już pieśń radosna, pośród echem w ojczystym kraju. Witaj, witaj, majowa rocznico, pamiętny 3 maju. Zadajmy pytanie, dlaczego świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja? Dlaczego powinniśmy być z niej dumni? Sięgnijmy dzisiaj pamięcią do wydarzeń z końca XVIII wieku. Zadajmy pytanie, dlaczego świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja? Dlaczego powinniśmy być z niej dumni? Sięgnijmy dzisiaj pamięcią do wydarzeń z końca XVIII wieku. Przeminęły czasy potęgi Rzeczpospolitej, wojny XVII wieku, słabości wynikające z dawnej złotej wolności szlacheckiej, wady ustrojowe, tym wynikające z elekcji królów oraz wykorzystywanie do swoich interesów liberum veto i sisto activitatem, idący za tym bezwład państwa, a także wzrost potęgi sąsiadów Rosji, Prus i Austrii. Ich mieszanie się w sprawy kraju spowodowały, że Polska chyliła się ku upadkowi. Mówiono o niej, Polska nie rządem stoi. Bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Bóg naszych ojców i dziś jest przed nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę. Nie uklękniemy przed mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy. Ale w grobowcach my jeszcze żołdacy i chufiec Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę wstanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki On z nami całe piekła pękną. Czasy średniowiecza, wielkie zwycięstwa nad krzyżakami na przykład, a tu nagle szlachta. Mimo że byliśmy dobrze urodzeni, 2-3% społeczeństwa naszego to rycerze, ale ci, którzy mieli więcej majątku, stali wyżej według prawa, a to było niesprawiedliwe, bo społeczeństwo mogło się dzielić, tak jak i dzisiaj, każdy chciałby mieć jak najwięcej dla siebie, szlachta na szczęście postanowiła, że będzie mądrzejsza.
że złączy się w jedną wielką grupę, w której nie będzie ważne to, kto ile ma majątku. Bo wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, będziemy równi wobec prawa. Nawet najbiedniejszy szlachcic, który nie ma nawet i ara ziemi, stał na równi z samym królem. Gdy on pojechał na Sejm i krzyknął Liberum veto, czyli wolne nie pozwalam, to ustawa nawet proponowana przez samego króla została rozwiązana, a Sejm całkowicie odwołany. No ale szlachta różniła się między sobą, tak jak i my się różnimy, tak? Są i miliarderzy, są i bezdomni. Takie same były podziały w tej naszej Polsce szlacheckiej. No na przykład tutaj. Tutaj siedzi szlachcic o imieniu Jan. Pan Jan. Pan Jan będzie należał do grupy szlachty najmniej licznej, ale tej najzamożniejszej. Panie... Zmieści się, zmieści. Tutaj ten strój, no widać, jest trochę inny jak żupan, no bo pierwsze co, nie ma guzików, tylko wielkie guzy. No, pan Jan, jako magnat, to miałby w tym miejscu kamienie szlachetne wielkości mojej pięści, prawda, panie Janie? No bo pana stać, zwyczajnie. Pas im dłuższy, tym bogatszy szlachcic. No to mamy zwykły, średnio zamożny dworek. Na głowę oczywiście kołpak szlachecki jeszcze wyląduje. I mamy szlachcica jak talala, no zobaczcie. Nie lepiej wygląda? No gdzie tam dresik, jak tutaj kontusz z tymi jeszcze rękawami? A ma ktoś z państwa pomysł, po co nam te rękawy? Żeby się o klamki wieszać, wchodząc do domu, czy żeby się wietrzeć tak fajnie? Jak myślisz? No powiedz. Jak jest zimno, niech ubiorą. Ale spójrz, jak ja zabłożę to... No to jakoś tak nie działa, bo to rozcięte przecież jest, prawda? Zszyję. Nie można zszyć, no ale po to rozcięliśmy, żeby były takie... Słuchajcie, moda taka przybyła ze wschodu. Przepraszam, ze wschodu, z zachodu. Żupan pochodzi ze wschodu, kontusz z zachodu. Polska była tak ogromna, że sięgaliśmy od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Potężne. No i nasz szlachcic jechałby... Ojej, już się na Wrocławia. No z 7 tygodni. No bo Zaporoże to teren dzisiejszej Ukrainy kiedyś. To nasze ziemie były tam... Spotkał się szlachcic z wielką ilością szlachty polskiej. No i razem rozmyślają sobie, no jakby tych kozaków zatrzymać, czego użyjemy, no? No zegarka, no to dopingować go! No jak sobie poradzi, pierwszy raz ma szablę w ręce, niech powalczy. Oj, mój kolega już się przestraszył, już prawie by po walcach miał. A, no tu młody szlachcic, nie, no, widać. Uwaga, od góry, od przodu, z tyłu, a i z boku. A teraz powiedz, jak się czujesz? Dobrze. Całkiem dobrze. Spójrzcie, to nie są hełmy rycerskie, zamknięte. Też mamy rycerskie wzięte ze sobą, można przymierzyć. Tutaj doskonale ten nosek wraz z tymi nausznikami doskonale chroni naszą twarz. No, można siniaka zrobić, tak? Ale czym jest siniak do obciętej głowy spadającej na ziemię, prawda? Ile ty masz lat, powiedz mi? 11. 11. Spójrz się na ziemi, na brzuszku. Tak jest. I na mój sygnał start jak najszybciej wstajesz, i podnosi swoją prawą, górną kończynę ponad głowę. Uwaga! Start! Nie przejmuj się hełmem, wstawaj, wstawaj! 5, 6, 7... No, z założeniem hełmu będzie problem, bo to ciężkie przecież. Ale słuchajcie, bez hełmu wstała nawet zatrzymaniem się w 5 sekund. Chłopak, który tą zbroję wozi na co dzień, naprawdę jest w stanie fikołki w niej robić. Całe dnie chodzimy w tych zbrojach, to nie jest żaden problem. Główną siłą husarza to jest serducho, a nie tam jakaś zbroja, która nam ogranicza ruchy, prawda? To dzięki temu, że my konno wal... Na wszystkie strony ten rejtan znów podnosi łeb podgolony i gdy wszystko przemocy gotuje owacje, on woła, nie pozwala i to on ma rację. Zachowanie Tadeusza Rejtana zgodne było z wizerunkiem patrioty kreślonym przez oświecone polskie umysły. Patriota prawdziwy jest ten człowiek, który nie ma tylko jeden cel najgłówniejszy i do tego zamiaru wszystkie swoje kroki kieruje. Związek z dobrem powszechnym jest zabawą duszy jego, a miłość własnego kraju zajmuje serce jego. Nie dopuszcza innej myśli, która by nie dążyła do uszczęśliwienia swych współziomków i do chwały tego narodu, którego jest cząstką.
Radosny dzień. Józef Relidzyński. Dniu radości, dniu wesela, jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela. Wiwat, wiwat, 3 maj. Naród z królem, król z narodem, odrodzenia ziścił sen. W upojeniu, cudnem, młodem, niech nam dzień rozbłyska ten. W przyszłość wskaż, probrych myśli i maja brzask, wykuć czynem w polski blask. Rozwiń skrzydła, orle biały, przybój w niebo, w słońce leć. Wolny, silny, w pełni chwały, siłę polskiej woli mieć. Ducha Polski wciąż odradzać. Boże, mocy daj i ludzkości drogę wskazać. Tak ślubuję 3 maj. Podejmowała trudne reformy. Wzmacniała władzę wykonawczą. Wprowadzała dziedziczność tronu, zakaz konfederacji i prawa oporu. Król stawał na czele straży praw, rodzaju rządu. Sejm przyjmować miał uchwały większością głosów. Ograniczono znaczenie sejmików i magnaterii. Zreformowano sądownictwo. Przyznano szereg uprawnień mieszczanom. Zapowiedziano opiekę prawną wobec chłopów. Część zmian była na tyle znacząca, że znawca epoki, profesor Zielińska z Warszawy, nazwała te wydarzenia łagodną rewolucją. Niestety, część magnatów i szlachty przeciwna zmianom ograniczającym ich przywileje. Wielki święty dniu, nie bojem tyś wsławiony, nie bitw zwycięskich krwią, pamiętne są twe plony. Tyś widział starszą brać, co władzę miecz dzierżyła, jak z młodszą bracią swą w uścisku dłoń łączyła. I nowy tworząc ład po paśmie złych omamień, pod odrodzenia z rąb złożyła pierwszy kamień. Wykonane 100 lat po uchwaleniu konstytucji, w przedostatnim roku życia autora. Ma ono wymiary 247 na 446 cm. Obecnie znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Konstytucja 3 maja to obraz tym ważniejszy, że do dzisiaj wielu z nas na hasło 3 maja widzi to wydarzenie oczyma mistrza Jana. Artysta w sposób emocjonalny Dorota von Medem-Biron. Elżbieta Strzydłowskiej-Grabowska, partnerka króla. Mieszczanin, szlachcic i szlachcianka. Ksiądz Scipione Piattoli. Ksiądz Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, książę Adam Czartoryski, król Stanisław August Poniatowski, Jan Suchorzewski i jego syn, poseł Stanisław Kublicki, marszałek Stanisław Małachowski, marszałek Kazimierz Sapieha i trzymający ich posłowie na Sejm Wielki, Aleksander Linowski, Ignacy Wysogota-Zakrzewski, Michał Zabieło, Julian Ursyn Niemcewicz. Były wojewoda inowrocławski, pierwszy kanclerz Andrzej Zamoyski, ksiądz Stanisław Stasic. Ci w Twojej sieni. Przez dawnych nierządów wyszli, łaską Twoją podźwignieni. Sąsiad stanął zadziwiony. Tenże to naród zgubiony? Zdziwiło to ziemię całą, jak się kraj nasz chwały dobił. Bo nie wiedzą, co się stało, że Bóg sam wszystko to robił. Boże, widzieliśmy sami, że Ty byłeś między nami. On to w nasze niepogody zbierał serca na swe łono. Łask pańskich odziani,
Narody miejsce zrobiły, gdzie stanie lud Bogu miły. Za to wszystkie kraju stany, niesiemy Ci Boże dzięki, że każdy z nas ratowany mocą dzielnej Twojej ręki i dzień ten Pańskiej opieki święcić będziemy na wieki. Viva Chile!